Plan na dzisiaj jest prosty. Kończymy SBC o Mohameda Salaha. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Zanim jednak przejdziemy dalej, pokażę wam nowe nagrody za Food Champions, ponieważ tak jej postanowiło zrobić coś dobrego dla graczy i tutaj, ranga piąta. No, player piki pozostają takie ten. Mamy 2x85 paczkę rzadkich piłkarzy, ale dostajemy jedną paczkę mieszanej kampanii. To oznacza, że będzie można trafić kartę z dowolnego eventu. No bez żadnej gwarancji oceny ogólnej, ale nadal, no jest to krok do przodu. Zobaczmy, jak to wygląda za najlepszą rangę. Niestety też tylko 3 piki. Uważam jednak, że naprawdę za pierwszą rangę to spokojnie powinno być 86, 87 nawet. 5x85, 2x87 i aż 3 paczki mieszanej kampanii, więc no prosi, wreszcie zyskują coś fajnego. Za to EA zasługuje na mały plus. Rozpoczynamy od kilku ulepszeń. Wyszło nowe SBC, 2x80+. Przygotowałem chyba 7 takich paczek, no i szukam kart ocenionych na 85, 86, 90. Zaczynamy od piłkarza Rayo Vallecano. Pozdro Oskar, jednak ten zawodnik raczej mi nie pomoże z Salahem. A już nie mogę się doczekać, by z powrotem strzelać finezyjne brameczki. Mam nadzieję, że jednak ukończymy go. No jak posprzedaję jakieś karty, czy damy radę, słuchajcie, nie ma innej opcji. Ten odcinek jest dla Salaha, ale pięknie będzie wyglądał w tej niebieskiej wersji. Teraz Mancini, no chociaż 8-3. Te karty możemy teraz przepalić na ulepszenie 85+, co też później zrobię. Trzecia paczka daje mi ponownie Włoch, ale tym razem środkowy pomocnik. No nie tak źle, na ulepszenie. Może jakiś inform chociaż, ale dobra, Hiszpania, to może być coś dobrego. Środkowy obrońca, nie. Czekajcie, Irene Paredes, czy to będzie... No chciałbym, Inigo Martinez. Dobra, zacząłem sobie grać turniej FC Pro Live, zagrałem 2 mecze, 1 wygrałem, otrzymałem paczkę wypożyczenia FC Pro, zobaczmy, kogo mi ona da. Na 24 mecze dostaję Calvina Phillipsa, jedna z lepszych kart, jest to gracz tak jakby w posiadaniu Texa. I no, on mówi, że możemy od niego oczekiwać wiele, więc oczywiście go sobie zostawię. Bardzo przyjemny traf, choć no nie ukrywam, wolałbym jakiegoś Williana na 24 spotkania, ale okej. Teraz robimy ulepszenie 85+, wreszcie są takie w miarę normalne wymagania, bo wystarczą sami zawodnicy 83, no wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, wymagali od nas jeszcze jakieś karty 85, żeby to tak podbić, więc teraz no tak chyba akurat są te wymagania, choć no najpiękniej byłoby, gdyby było jeszcze niżej, prawda? No ja nie ukrywam, dużo wymagam. Walkout. Co najmniej walkout, jakieś 88 i byłbym spełniony. Czy to Toni Kroos? Tak. Nie, czekajcie. Goretzka? Oczywiście, że tak. No Leon za wiele nie kosztuje, mimo że ma statystyki idealne, ale to nie jest walkout. 7000 jest warty, masakra jakaś. Okej, mam 33 tysiące. Przechodzimy do wyzwania budowania składu. Czas przepalić drużynę ocenioną na 86 o Salaha i tak naprawdę dwa takie składy mi zostały, więc no... No niestety, trochę mnie to kosztuje. Wymienna Smith, wymienny De Jong, wymienna Magula, ale nic innego zrobić nie mogę. Niewymienny Dybala, na szczęście przepalamy to. Otrzymuję złotą paczkę piłkarską premium i będą problemy. Chyba muszę kogoś sprzedać, bo no nie zrobię tego. Chyba, że zaraz porobię jeszcze rozbudowy, ale jakoś do tego Salaha musimy dzisiaj dotrzeć. Złota paczka piłkarska premium, czy tu zobaczymy walkout? Jest Hiszpania, jesteś PD i niech to będzie Rodri, proszę, kurde! Dobra, muszę zagrać jeden mecz i otrzymam 3x83+, bo ja serio, ja muszę to grindować. Inaczej nie uda mi się ukończyć dzisiaj tego Salaha, to jest sedno tego filmu. Ale czekajcie, bo zanim zagramy, okazało się, że można już odebrać kolejną paczkę Prime Gaming. Pamiętajcie o tym, by to zrobić i zostawić subskrypcję na moim kanale Twitch, tak przy okazji. Z góry bardzo dziękuję. Mamy tutaj player pika, jakieś rzadkie karty i wypożyczonego Sona, który tak naprawdę z ławki może mi się przydać, mimo że kosztuje teraz 17 tysięcy. Jest to DeMarco, z którego przed chwilą trafiłem, oceniony na 80. On mi nie pomoże w zrobieniu Salaha, ale chociaż cień trafiłem. No i teraz player pick, jeden z trzech 80+, 8-1, uwaga, jest! Chalanolu 85. Ja wiem, karta za 7 tysięcy, ale ja się naprawdę cieszę. Dobra, ja sobie grałem ten turniej FC Pro Life, jednak no kantony tutaj nie mam zamiaru używać, w winie od pierwszej minuty. No i co? Muszę po prostu strzelić bramkę w tym meczu. Nawet nie muszę wygrywać. Jeden gol i dostaję 3x83+. Mam nadzieję, że to jest już ostatnie spotkanie bez Salaha. Kokojumbo.pl, proszę o słabą defensywę, choć mnie to nawet złote konaty może zatrzymać, ale Diego Carlos bez stylu gry chyba nie da rady. Ej, w ogóle reprezentacja dzisiaj gra, ale no... Ja to teraz muszę uważać na słowa, żeby jakiegoś pozwu nie dostać od PZPN-u, a Gabriel Jesus chce trafić. Brawo Alisson, co za parada. Ja mówiłem to ostatnio na streamie, ale powtórzę się jeszcze raz, oczywiście. PZPN to najlepiej zarządzana organizacja w Polsce i nic złego o nich powiedzieć nie można. Jak widzicie, Pedriego kupiłem właśnie po to, by podawać im piłkę w taki sposób. Jest Diani, jest 1-0 i mam już zagwarantowaną paczkę. Nie, ja nie robię cieszynki. 100 razy naciskam to R1, L1 i no niestety nadal to nie działa. Myślałem, by w ogóle takie duże zmiany zrobić na ten weekend, by spróbować w ogóle pograć w inny sposób. Nadal trochę skrzydłem czasami, prawda? Ale chciałem złożyć...
środek pola z piłkarzy, którzy mają ten styl gry tiki-taka, a najlepsze karty, które to mają, to Pedri i Centurion oraz Xavi i Kona, bo tak, no nie będę ukrywał, brakuje mi trochę podań w grze, ale wiem, że z playstylem da się podać w tej grze, co pokazał przed chwilą Pedri. No ja to od początku podkreślałem, że playstyle będą robić ogromną różnicę w tej grze, no i niestety nawet do podań trzeba zwrócić na nie uwagę. Rywal ma Paulo Futre, trochę mu się poszczęściło, bo jest to bardzo dobry bohater w tym roku. Wrócił do gry po kilku latach, wcześniej miał kartę ikony, nie wykorzystuje tej sytuacji Diogo Jota. Dobra, taka klasyczna akcja. I właśnie, jaki schemat ma na ten stały fragment? Jest Carvajal, wyczuwam dość, a jednak w ten sposób, okej. Ja tylko mam nadzieję, że z tej paczki nie trafię 3 razy 83, bo ja się już tak nastawiam na coś dobrego, nie? Że to pomoże mi skończyć Salaha, ale zaraz może być straszny reality check. A teraz Kylian, jest gol. I teraz Basia, tak delikatnie, no kurde, ja, wiecie co, aż wrzucę Diogo Jotę na prawe skrzydło, Diani będzie grała na napadzie, bo ja chcę trochę próbować tych wrzutek, zobaczyć czy w ogóle to ma sens, ale zamiast na napastnika, który nagle wycofuje się z pola karnego, to leci to na skrzydłową. Oj, błąd, Diani, 3-0. Bellingham, ależ parada, znaczy parada, wślizg, no co ja gadam. Nie, wierzę, że mu tego nie odebrałem. Bellingham, brawo Alisson, ale dobitka już. No musiała się udać, 3-1. Diani prawdopodobnie jeden z jej ostatnich meczów, więc jak na pożegnanie sobie dobrze radzi. Jota, cyk, Pedri właśnie, no nie można podać piłkę. Ej, to było fajne i mamy 4-1, hat-trick Diani. Nie, Llorente, co to była za próba. Uuu, piękny taniec, Futre, 3-4. No, słuchajcie, ja chcę otworzyć paczkę, ja chcę ukończyć Salaha, musimy to już utrzymać do końca. Mamy paczkę! Proszę o jakiś soczysty walkout, takie 87, nawet 88, to jest Belgia, to jest bramkarz, ale czy to będzie Thibaut Courtois? Nie, nie Castells! O matko, co za porażka. No nie. No jeden skład 86. Wiecie co, Dybale przywrócę, bo go quickselowałem, ale zrobię coś brutalnego. Okej, przy okazji zrobiłem kilka ulepszeń, przywróciłem sobie tego Dybale, zaczynamy od karty 84. A nawet 85, co za dobry początek, w ogóle postawiłem na te ulepszenia Centurionów. Oczywiście, tu nie ma gwarancji 80+, ale z tych paczek po prostu lecą mi lepsze karty. Nie wiem jak to jest, nie wiem dlaczego tak jest, no ale zobaczcie, tutaj jakiś cudowny lewy pomocnik, Oyarzabal 8-3. Tym razem znów Hiszpania, prawy obrońca i dawać ten walkout, bo ja zrobię coś brutalnego. Lewy skrzydłowy Leao, czyżby? No nigdy to nie jest Leao. Ostatnie ulepszenie Centurionów, choć chyba jeśli zrobię je jeszcze raz, to otrzymam coś za 50 ukończeń. Madison 84, solidnie. Robię jeszcze jedną paczkę 85+. I co z niej poleci? Hiszpan, Esio, Laporte 85. Okej, za 50 ukończeń mam rzadką paczkę piłkarską Electrum. No nie jest źle, gwarancja karty 82+. I czy tym razem zobaczymy fajny foder? To będzie Memphis Depay oceniony na 84. Jest jedna karta, która na 100% pomoże mi ukończyć to wyzwanie. Ja wiem, jestem bezlitosny. 38 meczów, 38 bramek, 7 asyst. Dzięki niemu jednak zyskuję 86. Robert, musisz być kolegą tej drużyny, musisz się dla nas poświęcić. Przepaliłem. Mamy jeszcze paczkę piłkarską Electrum, ale najważniejsze jest to, że mamy kartę za 1 000 000 monet. Zawodnik, który mam nadzieję, że będzie w tym składzie przez najbliższe miesiące. No nie wiem, kto mógłby go wygryźć. Tak naprawdę, dopóki nie zniszczą tych finezyjnych uderzeń, on zawsze tutaj będzie. Jest i on, Mohamed Salah 91. Jeden z moich ulubionych graczy w tym roku. W pięknej, wyjazdowej koszulce, niczym z Minecrafta. Muszę poprosić Ergola, by ją w końcu mi dał. Pamiętajcie, kod PLKD daje 7% zniżki w tym sklepie. Jeśli chcecie jakieś halówki może na zimę, na halę, prawda, czy coś. Tak jest, będzie dobrze Salah, on już to wie. Tylko Van Dijk nie ma tutaj pełnego zgrania i tak w niego wierzę. Najważniejsze, że Salaha testujemy na pełnym. No to co? Gramy! Salah zadebiutuje w polskim pojedynku. Kogo ma rywal? A też ma Salaha. Bardzo doceniam za Soboslaja w pierwszej drużynie i może rywal pokaże mi, że jednak jest miejsce na SPO w tej grze. Lecimy! Jestem ciekaw, czy na dłuższą metę idzie grać w tych strojach, bo tak trochę przeszkadza mi ten element zielonego, ale no okej, no aż tak źle nie wyglądają. Zapomniałem o numerze dla Salaha i Salah. Już pierwszy rajd z piłką. Mohamed Salah, 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 ale on leci. Salah będzie finał i zablokował.
Ależ to było zabranie się z piłką, szukamy tego, rywal próbował zablokować, nie wyszło, 1-0, król Egiptu powrócił, ale nie tak szybko, nie. No kurde, DK United kontra FC Barcelona w kwalifikacjach do ligi weekendowej. No dobra, taka niespodzianka, jestem tylko ciekaw, czy on widział moją drużynę, czy jednak tylko ja nie mogłem popatrzeć na jego piłkarzy. No do załatwienia mamy tutaj Karczały, która już została zostawiona w tyle przez Salaha. Cyk, 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 zobaczmy, czy to znów, no nie. Ale dobrze mieć z powrotem kogoś, kto potrafi w taki finezyjny sposób strzelić. No pięknie wygląda teraz ta drużyna. Vini, Salah, Mbappé. No, cudo po prostu i nie ma gola. Co? Kudus? Tak po prostu? Szczerze, to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem w tej sytuacji. Że on sobie tak uderzy, że Kunde tego nie zablokuje. No powiem tak, doceniam rywala za odwagę. Ty, Kudus, bo dwójeczka tu leci. Jezus Maria! Co jest? Świetne podanie z prawej nogi, Kylian, jeszcze jedna piłka i mamy 2-1. Choć to smutne, że mając takiego napastnika jak Kylian, w takiej sytuacji nie czułem pewności, ale teraz Dembele, dobrze. Nie, 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 to oj, czerwona kartka pewnie. No niestety Marcos Llorente nie dokończy tego meczu. Alisson się tutaj pluje, no nie dziwię się, jako kapitan musi to robić i jest to na szczęście rzut wolny, wykonany bardzo szybko. Neymar! Alisson, brawo! Jeszcze jest jednak Ramirez, oj, legenda Ultimate Team trafia, 3-1. Salah, ale on to zrobił! 3-2, tak jest! Dobra, muszę zdjąć jednak Diani, bo potrzebujemy kogoś na prawej obronie i zagra tam Davis. Pedri, dla takich podań tutaj jest znów Salah! Tak jest! 3-3, nie, no to jest przepiękne! No Declan Rice u niego w roli skrzydłowego, udało mu się mnie okiwać, ale Van Dijk na posterunku, choć naprawdę ten Rice jest mocny. Kylian, dawaj! No, czerwona kartka! W tym momencie to... Aha, bo Diego ma... Zapomniałem, że ten Diego Carlos ma specjalną kartę. Mecz właśnie się wyrównał. Cieszę się, że rywal ma zamiar walczyć. No słuchajcie, ja walczyłem, więc mam nadzieję, że on też powalczy do samego końca. Niestety, on walczy trochę lepiej, nie trafia jednak. Znaczy, że walczy trochę lepiej. Ja odrobiłem dwie bramki, więc ja jestem lepszy. Muszę jednak... On wprowadził Messiego, ale nie zmienił nic w swojej obronie. Co oznacza, że Pedri... Właśnie w ten sposób, tak jest. Salah. Mou. Kurde, się trochę pogubiłem, a może wyjść nim przed pole karne, co? To zróbmy tak. Bo ja wiem, jaka ta gra jest i pewnie stąd uda mi się trafić do siatki. Czajcie, że byłem 3 metry od bramki, nie? I wyszedłem, żeby mieć lepszą sytuację, to jest hit. Ej! Co się stało? Messi? Ankara Messi? Messi! No też potrafi. Ale chociaż dobre spotkanie i bardzo się cieszę, że rywal się nie poddał. Oczywiście on ma czerwoną kartkę, tylko gra tego nie pokazuje. Pedri, Salah z pierwszej, o matko boska. Ta karta nie jest chora, ta karta jest popi***. Zobaczmy, czy to się uda. To będzie specyficzny torlotu! Obronił to. Soboslaj, teraz Salah. No, ten Rice jest niesamowity. Aż trochę żałuję, że go nie zrobiłem. Dobra, wygraliśmy. Kurde, fajny mecz. Głupi, dwie czerwone kartki. Ale no Salah pokazuje, że wrócił i że go potrzebowałem. Tak naprawdę to ja nie musiałbym mieć teraz Mbappe i Viniego. W ogóle Vini to... Kurczę, w ogóle go nie było widać, nie? Równie dobrze mógłby wrócić do Rodrigo, ale nie, no Vini zostaje na ligę weekendową, bo chce mieć jak najlepszą drużynę i powiem wam, że bardzo dobrze mi się gra z tym Pedrim, no ja wiem, że to może być dla niektórych takie ten, ale w ogóle całe to ustawienie według mnie funkcjonuje wprost idealnie. Salah, no 5 bramek za pola karnego, wrócił i będzie prowadził nas do chwały. Ja dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia jutro na kanale w specjalnym filmie i w czwartek wracamy do gry, ale jutro też będzie, ale zobaczycie zresztą, nie psuję niespodzianki. Trzymajcie się, cześć!